Siemano, Siemano z tej strony OLO 76. Przeprowadzimy dzisiaj, tutaj, Szanowni Państwo, test trzech wkrętarek. Pierwsza z wkrętarek jest to nieudolny festol. Druga z wkrętarek jest to budżetowa, marketowa, kastoramowa Black Decker. A trzecia jest to królowa polskich Lidli. Wkrętarka marki Parkside Biały Kruk. Co ja wam mogę powiedzieć? Ta wkrętarka działa. Ta wkrętarka już prawie, że nie działa. Jak się odpali, to ta wkrętarka tutaj nam e, pokazuje cuda i niewidy i śmierdzi z niej normalnie, jak ze stawu w Katowicach na Trzech Stawach. Trzecia wkrętarka Królowa Polskich Lidli Parkside. Mmm, mniam, niam. Co za piękna wkrętarka. Ona robi normalnie wszystko. Nie psuje się bezawaryjna. Ma 3 lata gwarancji. Nie bez potrzeby. Ma te 3 lata gwarancji. Z możliwością do zakupu 10 bułek niewypieczonych. Dobra. I teraz co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Wszystkie mają zasilanie normalnie. że tak powiem. bateryjne. Ha. Patrzcie. Trzy baterie. Hm. Nie ma kabla do tego ani przewodu ani żadnego druta. Piękna wkrętarka. Nie to, co ta. Ta się nie nadaje. Ta już przeszła na emeryturę. Ale ta piękna królowa polskich Lidli. Mm, szanowni Państwo, a jaki bit ma w zestawie. Oj. Ten bit wytrzyma wszystko. Oj, piękna sprawa. Dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja się idę napić piwa. Ciao bambino. Nara. Pozdro. Bez pitolenia. Olo76. Ciao.